Projekt Rodzina Reaktywacja. Szczęśliwa rodzina. Historia pisana życiem. Odcinek 18. Tata bohaterem domu. Tomek jest pracownikiem Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk i jestem bardzo dumna z jego sukcesów naukowych. A oprócz tego jeszcze ma niesamowite takie umiejętności w prowadzeniu zajęć dla dzieci. Ja jestem Marysia i mam prawie 16 lat. Gabrysia i mam 13 lat. Potem jest Weronika, która właśnie skończyła 10 lat. Jest naszą iskierką. Nazywam się Tadzik i mam 5,5 lat. Ja jestem po polonistce, ale w dużej mierze jestem w domu z dziećmi. Ale w ramach tego bycia z dziećmi robię różne takie projekty wspierające relacje. A to jest nasza mała Stefcia, która za miesiąc kończy roczek. Jest naszym wielkim rodzinnym słodziaczkiem, którego wszyscy strasznie kochamy. Bardzo lubi Lego, więc psuje mi wszystkie budowle z Lego. Brawi, koniec! Zapraszamy do szkoły teraz! Ja przecież tutaj miałam siedzieć! No. Dlaczego? Chcesz się zamienić dzisiaj z Weroniką, tak? I my zaczynamy od modlitwy i na koniec modlitwy łapiemy się za ręce i mówimy: Chryste, zasiądź wśród nas. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże, dzięki Ci składamy za to, co spożywać mamy. Ty nas żywić nie przestajesz, pobłogosław, co nam dajesz. Amen. Chryste, zasiądź wśród nas. No już, ojej. Wiesz, tak, tak. No dobrze, tak. Chcesz coś zjeść, tak? Nie, no ja generalnie zawsze chciałem być tatą. I dużo się zajmowałem wcześniej dziećmi. Jeździłem na rekolekcje dzieci bożych i tam jako animator zajmowałem się dziećmi. I też zresztą na imprezach rodzinnych bardzo wcześnie odkryłem, że rozmowy dorosłych mnie nudzą. I że dzieci są dużo fajniejsze i zawsze na imprezach rodzinnych zajmowałem się wszystkimi dziećmi dookoła. Więc ja jakby z dzieciakami miałem zawsze do czynienia, zawsze chciałem być tatą, no i oczywiście byłem bardzo szczęśliwy, że będę tym tatą. Bo miałam takie wyobrażenie, że będzie super tatą. Taką kreatywność i taką energię i tak, i spontaniczność, no to rzeczywiście widziałam, więc i że życie z nim będzie barwne i ciekawe. I jest. To mi się teraz przypomniało, jak ja byłam taka właśnie w wieku Tadzika albo młodsza, to mieliśmy taką huśtawkę w ogrodzie i tata tak ją bardzo mocno bujał, także ja byłam tak naprawdę strasznie wysoko, kilka metrów nad ziemią i właśnie wtedy krzyczałam chyba jakoś latanie w kosmos czy coś takiego. Babciom nie można było tego pokazywać ze względu na serce. Babci. Znaczy ja to w ogóle jestem, myślę, takim bardzo specyficznym ojcem, że ja bardzo lubię się bawić dziećmi i mam mnóstwo pomysłów i generalnie lubię się bawić. Mi się zawsze kojarzy, że tata jest taki surowy, a właśnie nasz tata jest miękki jak sofa, że można się na niego oprzeć i jest taki miły, ma wielką wyobraźnię i no, jest w moim stylu szalony i fajny. Jak pierwsze wypracowanie pisałam, to byłam tym zupełnie załamana i zupełnie nie umiałam pisać wypracowań. I właśnie przy drugim tata mi pomógł, właśnie powiedział mi, jak mam to zrobić, że na początku mam zrobić plan, na początku pierwszy punkt to, drugi to, trzeci to, coś tam. No i to napisałam i ciągle mi przy tym pomagał, tak, i dostałam 6+. Babuś, chcesz zobaczyć, jak ten auto pilot rościna torbę? Jak rościna torbę? No. Jak to torbę rościna? No rościna swoim kołem! Będzie ciekawy. W naszej rodzinie często jest tak, że my no właśnie niektóre role mamy trochę odwrotnie niż to jest prototypowe, tak? I że u nas właśnie często ja bardziej pilnuję tych właśnie jakichś tam obowiązków, czy jakichś programów, czy jakichś rzeczy, które trzeba. No a z kolei często jest tak, że ja jestem dużo bardziej wybuchowa i mniej mam w sobie takiej jakiejś łagodności w sytuacjach kryzysowych niż Tomek. I właśnie tak, i właśnie w jakichś takich kryzysowych sytuacjach Tomek często jest większą taką ostoją
spokoju, bezpieczeństwa i jakimś takim emocjonalnym oparciem niż ja. Tata jest bardzo ciepły i jak w nocy przychodzę do łóżka rodziców, to wtedy jest tak ciepło, bo tata w nocy jest bardzo ciepły. Można się ogrzać przy tacie. No. My się przytulamy jest zawsze tak w nocy. No najbardziej to bym chciał im przekazać, żeby potrafiły kochać. Po prostu, tak? Ale to jest bardzo trudno przekazać, bo jakby no, najlepiej dawać dobry przykład. A tutaj z tym wcale mi to łatwo nie przychodzi dawać dobrego przykładu. Żeby kochać nie tylko Olę, ale też jakby innych ludzi dookoła. Właśnie z takich domowych rzeczy to na przykład Tomek bardzo często odkurza wieczorem. Odkurzam wieczorem, zmywam te rzeczy, których w zmywarce się nie pozmywało. Tak. Rozwieszam pranie. To jest nasz wspólny dom, więc po prostu mamy jakiś tam wspólny dom, wspólne dzieci, wspólna rodzina i wspólne obowiązki. Mamy dość tradycyjny podział tych zadań i większość rzeczy domowych jest na mojej głowie, ale nie wszystkie. I ja planuję gotowanie, planuję zakupy i głównie ja gotuję, ale na przykład Tomek robi zakupy. I to jest bardzo fajne. Mamy taki rytuał, że Tomek co sobotę rano jeździ na takie duże zakupy. Ja mu przygotowuję wielką listę zakupów. Dwa koszyki. Oczywiście z zewnątrz. Tak, Weronika mi bardzo pomaga. Tak, i od jakiegoś czasu faktycznie Wercia bardzo jest chętna i... O 6-7 jeździmy po tych zakupach. No nie, 6 nie. No, no bywało, że o 6. Nie, 6:30 było najwcześniej. Nie było wcześniej niż 6:30. No oczywiście najpierw jestem mężem i to jest najważniejsze, a dopiero później jestem ojcem. I myślę, że też ostatnio odkrywam to, że moja miłość do Pana Boga wyraża się przede wszystkim w miłości do Oli. I że w niej to, co Pan Jezus powiedział, tak, że cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili, więc cokolwiek uczyniłem mojej żonie, no to oczywiście nie może być to najmniejsze. To uczyniłem Panu Bogu, więc jakoś tym odkrywam, ale... No, nie mogę powiedzieć, że mi to wychodzi. Raczej ciągle ciężko pracuję, żeby mi to wychodziło, ale się staram. No jest takie, tak jak mama powiedziała, taki szalony, taki spontaniczny. Też czasami surowy. O, na pewno ma dystans do siebie. Umie mówić o swoich słabościach, przyznawać się do błędów. Też mam taką ambicję, bo ja też dużo zajęć dla dzieci prowadzę o paleontologii, o dinozaurach. I mówię o świecie dinozaurów, mówię o moich wykopaliskach, o to, co mi się udało wykopać i też opowiadam o tym, co udało mi się zepsuć. I o różnych porażkach, o tym, że to nie wyszło, tu nie wyszło, tu się popłakałem, jak coś nie wyszło. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważny element życia, żeby mieć taką zgodę na porażkę, że ja mogę próbować robić różne wielkie rzeczy i oczywiście część mi z tego wyjdzie, a część mi nie wyjdzie. Natomiast jak musi mi wyjść wszystko, no to lepiej nic nie robić. Stara się mieć dobrą relację z dziećmi i zależy mu na tej relacji i że umie się przyznać do swoich słabości i że nie jest idealny. Nie, no ja myślę, że w pewnym sensie ja się cały czas rozwijam. I to jest, myślę, że taki rzeczywiście jednak ważny element mojego bycia ojcem, że czytam książki. Znaczy dużo książek, my w ogóle dużo o wychowaniu czytamy książek i uczymy się takich rzeczy z książek o relacjach. To jest jakiś taki, myślę, że też wielki dar, że znajduję na to czas i mam jakąś taką wiarę w to, że jeszcze ciągle coś mogę jakoś naprawić, tak? Czy coś poprawić w sobie. No, ma z jednej strony bardzo uroczy charakter, ale ma też swoje słabości, no więc... Ja dokładnie jestem wypełnieniem tej piosenki Stanisława Sojki. Dlaczego nie mówimy tego, co nas boli otwarcie? No właśnie, tego zupełnie nie potrafię. No i jakoś malutkimi kroczkami z Bożą pomocą myślę, że udaje się jakoś przełamywać te blokady, jakoś i wychodzić z tego. No tato jest taki fajny. No mama też, tylko oni tak wiedzą trochę jak się bawić. Marysia to tak trochę. Tato to chyba najlepiej. A ja? Ty nigdy się z tobą nie bawię. A ja? No co ty mówisz? Z tobą też. Tylko za to się można bawić, no proszę nie. bardzo. Jakie... Na Gabrysie dzisiaj krzyczałam nawet, że nie pakuje zmywarki, tylko się z tobą bawi. Z tobą? No to tak, ale nie autami.
Miłość dla mnie to radość, wolność, przyjaźń, jakaś stałość, czasem poświęcenie, jakiś trud, no takie dźwiganie krzyża. Miłość dla mnie to znajomość, troska, bliskość, takie wychodzenie naprzeciw potrzebom drugiej strony. Miłość dla mnie to jest, jak na kimś komuś zależy i chcę z nim utrzymywać kontakt. Miłość dla mnie to jest jakiś chłopak i dziewczyna i chcą się ożenić. Projekt dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Po pierwsze Rodzina na rok 2021.